Cześć, witam Was w tym odcinku. Na ten moment mamy już wprowadzoną aktualizację 9.5 na nasz serwer europejski, także wszystko śmiga i pięknie działa. Ja miałem okazję już pograć sobie troszeczkę czołgami nowymi brytyjskimi, to znaczy bardziej TDK-ami, bo tych czołgów to tak naprawdę niewiele. I mam dwa z nich już kupione. Pierwszy z nich to jest Charioteer. Jego też dzisiaj omówię i poświęcę odcinek na pokazanie Wam pierwszej zbite właśnie tym niszczycielem, który tak naprawdę jest pół TDK-iem, pół medem według mnie, dlatego że to działo po prostu jest wzięte niczym z TDK-a, a mobilność jak medzik. Stage 2, niszczyciel topowy, to jest kolejny pojazd, który już posiadam. Powiem szczerze, nie jest on rewelacyjny, ale gra się nim jakoś tak znośnie. 7000 ekspa mam dopiero na nim nabite. Są takie bitwy, gdzie zrobimy 4500 i są takie, gdzie zrobimy 0. To już po prostu, wiecie, jest random. Oczywiście poświęciłem free ekspa, aby je odkryć, także to jest chyba oczywiste. Pokażę Wam, ile dokładnie tego było. Jak widzimy, ja tutaj w tle będę pokazał Wam już nagrany wcześniej filmik, jak odblokowuję te wszystkie pojazdy. Przygotowałem sobie tak około 840 tysięcy free expa. Wydaje mi się, że to spokojnie wystarczało i jak się później okazało, tak, starczyło nawet na jeszcze tam odblokowanie tej drugiej pobocznej linii dla mnie przez Archera bodajże, tak? No tutaj Charioteer właśnie, Conway i topowy czołg 200 ponad tysięcy expa, także tutaj to wszystko odblokowałem. Oczywiście inżynier mechanik, Wielka Brytania. To jest akurat jeden z medali, na której mi trochę zależy. To ma odznaczenie medal, no i tutaj już kupienie Charioteera. Ogólnie okazało się, że jestem troszeczkę Januszem biznesu, dlatego że nie wiem czy wiecie, ale kupiłem wczoraj brytyjską dyszkę 10 poziomu meda, a dzisiaj musiałem go sprzedać, bo nie miałem kredytów, także no naprawdę Milord niezły ze mnie. Teraz jesteśmy już w bitwie. Ja ją tak, że nagrałem od razu w ogóle. Tutaj już camo nawet zakupiłem letnie za golda, ale pech chciał, że akurat trafiłem Erlenberg. Dobrze chociaż tyle, że to była moja pierwsza bitwa, ale za to bardzo udana. I jeżeli mam oceniać ten pojazd, to naprawdę uważam, że Wargaming nie do końca wie, co wprowadził, ponieważ to jest tak naprawdę coś a la Borsuk, tylko że szybsze i mobilniejsze, także no po prostu rewelacja dla mnie. Na tej mapce akurat pojechałem w prawą stronę, bo to chyba, wiecie, normalne, nie chciałem ryzykować przejazdu przez wodę, teraz to już prawie tam nie jeżdżę, boję się, że się znowu utopię. A tak na serio, to tam można spokojnie sobie snajpić w krzaczkach, a ten pojazd może nie ma genialnego camo, ale jak strzelałem nim, to się nie świeciłem, więc naprawdę tutaj z tego byłem zadowolony. Mam tutaj trzy perki i to spokojnie wystarcza. To może najpierw pierwsza rzecz, mobilność. Jak na TDK, genialna. Nie ma może tutaj porównania z medami takimi jak Bachetillion, ale fakt teraz jest jeden. Zobaczcie, jadę 52 km na godzinę. Jeżeli TDK jedzie tyle, na 8 poziomie, kiedy mamy tam tylko jak Pantery 2, Fertki, ISU, to znaczy, że to jest naprawdę wynik rewelacyjny. I tutaj tego mu odebrać nie można. Druga sprawa, działo. Jest to jakby działko, które strzela za 390 średnio. Akurat do tej rzeczy mógłbym się tylko przyczepić, że zazwyczaj losuje damage poniżej tej średniej. Tak, 340-350. I to są pociski podkalibrowe, także one bardzo szybko dolatują, są bardzo celne i działo po prostu rządzi według mnie. Jest to naprawdę uber maszynka na ten moment z tym działem. A gdybyśmy mieli potrzebę, możemy zawsze załadować pociski HASH. Jak one funkcjonują, to wiedzą na pewno gracze EVA215B183. Są to pociski, które mają 480 uszkodzeń, ale tylko 210 mm penetracji. Oznacza to, że aby przebić, musimy trafić po prostu w coś słabo opancerzonego, nie wiem, w bok, w tył, i wtedy ilość uszkodzeń będzie większa, za to po prostu tracimy trochę na penetracji, ponieważ na normalnej PSC mamy 268, to teraz właśnie pokazałem.
Tutaj zobaczcie, ja grałem na wieżę. Na wieżę, jakby na tej górka, na tych górkach się poruszałem. Dlatego, że po prostu. Ja tutaj można się poruszyć jak medem tym czołgiem spokojnie. Przeciwnicy za bardzo tutaj atakowali, troszeczkę mnie ignorowali, zobaczcie, to im się nie opłaciło. I 6, zobaczcie tutaj w bokiem, 401 spokojnie. Wadą tego pojazdu na pewno jest depresja działa, to jest niepodważalny fakt. Jeżeli jesteśmy na takim terenie, jak tu, ja tutaj, to bardzo trudno o opuszczenie armatki. Jeżeli natomiast troszeczkę pobawimy się, pokombinujemy, to w końcu uda się to zrobić i damy radę trafić wroga. Tutaj gonitwa za fragiem, obiektem 416. Może ja nie tyle chciałem zrobić fraga, ponieważ już miałem dwa, więc się tak cieszyłem, co po prostu chciałem go zabić, ponieważ no, on tutaj mógł stworzyć jeszcze trzy problemy. No i zobaczcie, 50 na godzinę z góreczki, bardzo fajnie, działko tutaj trafia. Troszeczkę celownik jest wielki jak na sam początek wjeździe, ale to dlatego, że po prostu jadę szybko. 58 teraz było chyba przez sekundkę. Także jeżeli chodzi o działo, 8 z plusem spokojnie. Jak na 8 działo rządzi i no Borsuk może faktycznie ma lepsze, ponieważ no jednak 490 uszkodzeń, a nie 390. Tak, tutaj mamy te hesze i no jednak to jest coś, co jeździ zdecydowanie lepiej. Mobilność tutaj tak na też 8 bym dał. Można mówić tutaj tylko o minusie no pancerza, tak? No pancerz jest tutaj bardzo słaby i one-shot to można dostać, ale fakt, że to jest TD, który tak szybko się porusza, ogranicza pociski, które przyjmiemy od artylerii. Zobaczcie, takim fertkiem byśmy dostali od arty na każdym mapie po spocie praktycznie, będąc w czołówce. Ja tym pojazdem jestem w stanie uciec od artylerii, poruszać się i ominąć pocisk, tak? Tego nie zrobię fertkiem i to jest właśnie to, że ten pancerz tutaj nie ma aż takiej potrzeby, żeby był taki silny, twardy. Kolejna sprawa, tutaj zobaczcie, akurat jest depresja działa pokazana, jak mocno musiałem się wychylić, aby oddać strzał. No to jest na pewno duży minus, ale co zrobić? No nie można mieć wszystkiego. I chyba jeszcze wieżyczka, zobaczcie, ona się nie obraca za szybko. To jest kolejny minusik, o którym niestety trzeba powiedzieć. Bardzo powolutku, ale za to no reszta po prostu zalet tego pojazdu no miażdży, miażdży. Według mnie mam na razie tutaj trzy perki i będę tym pojazdem grał, aby zrobić misję na Bertoli. Szczerze mówię teraz, po prostu ten pojazd jest genialny dla mnie. Ja się nim świetnie odnajduję na polu bitwy. Jeżeli nie wylosuje mi dziesiątek lub ósemki lub dziewiątki, lecz ósemki lub dziewiątki, to po prostu no, robię miazgę z wroga i to mi się bardzo tutaj podoba. Moduł jaki mam zamontowany, to jest dosyłacz, wentylacja i szybsze celowanie. Zastanawiałem się nad optyką, ale że tak często strzelam w ruchu, to chyba to szybsze celowanie zostawię. Nie można tutaj zamontować stabilizatora, więc to jest mój wybór na ten moment. Perki, no to już wiadomo, żarówka. Kamuflaż dałem, dlatego że nie chcę resetować na razie za golda. I jakbym mógł, to bym dał bije, ale na razie walić to, prawda? Materiał eksploatacyjny to tak jak widzicie. Zestaw naprawczy mały, apteczka i złota gaśnica. O! Pominąłem jedną rzecz, która też jest bardzo ważna, a dokładnie ilość punktów życia. 1050. To jest bardzo też ważna rzecz. To jest sporo, dlatego że na przykład taki ISU ma 1010. Borsuk może ma 1100, prawda? No ale to czołg zwierzą, a czołgi zwierzą zazwyczaj mają mniej. Jeżeli ISU ma mniej, to znaczy, że naprawdę to już jest sporo. Nie jest to może ilość, która pozwoli nam przeżyć ileś tam strzałów, ale na pewno powalczyć. Dostałem mistrzowską za tą bitwę oczywiście, 1700 punktów doświadczenia. Bardzo byłem zadowolony po tej bitwie i wiedziałem, że ten pojazd po prostu będzie mi sprawiał niesamowicie dużo frajdy. 4000 uszkodzeń. No i to jest oczywiście moja pierwsza bitwa. To pokażę wam zaraz w przebiegu służby. Nie chciałem, żebyście mnie tam sejtowali, że o, wybrał sobie najlepszą bitwę i on pokazuje, jaki to czołg jest genialny, prawda? Nie, to była po prostu pierwsza bitwa. Ja tym czołgiem też nie grałem jakoś za bardzo dużo. A no mówię, no genialny jest na ten moment według mnie. Raz tylko zrobiłem tam 1000 uszkodzeń, bo dostałem od arty. Ale to dlatego, że stałem jak lamus. Także
To była bitwa Chariotera. Mam nadzieję, że ciąg wam się podoba. Mi również. Życzę wam jak najszybszego dojścia do niego i po prostu farmienia nim expa misji, póki go nie znerfią do przyszłego patcha. Także dzięki i do usłyszenia.